Kolejne schetynówki powstaną w tym roku w powiecie sejneńskim. W Sejnach przedstawiciele miejscowego samorządu i Maciej Żywno, wojewoda podlaski, podpisali w tej sprawie stosowne umowy. Powiat sejneński bardzo dobrze wygląda pod względem starania się o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, powiedział Radiu 5 Żywno. Trzy inwestycje w tej liście podstawowej na przeszło 2,5 miliona wkładu rządowego, to jest dobry wynik. Jeszcze mamy na liście rezerwowej gminę Puńsk. Mam nadzieję, że tam nic się nie zmieni w ramach tych oszczędności. Także ta gmina te środki otrzyma. Samorządy z powiatu sejneńskiego, jak widać, składają dobre wnioski. To jest bardzo dobry wyznacznik dla jakości tutejszych samorządowców. Dzisiejszy przyjazd to tak naprawdę dosyć duża radość, że można tu przyjechać, w teren tę umowę podpisać. Szczególnie, że za niespełna kilka miesięcy te drogi będą już w użytkowaniu dla społeczności lokalnej. W minionym roku w powiecie sejneńskim w ramach tego programu wyremontowano ponad 18 km dróg. Podpisana umowa gwarantuje naprawę prawie 17. Dzięki rządowemu wsparciu wyremontowanych zostanie prawie 8 km na odcinku Żubrówka-Maćkowa-Ruda, Wysoki Most Pogorzelec-Gibę, 4 km gminnej drogi Ogrodniki-Rachelany-Hołny-Wolmera oraz 5 km drogi gminnej koło Krasnopola-Kopiec-Buda-Ruska. Schetynówki to świetny program, który łączy samorządy, mówi Ryszard Grzybowski, starosta sejneński. Kolejne schetynówki, trzy odcinki drogowe. W naszym przypadku 8 km renowacji nawierzchni asfaltowej drogi. Super sprawa, super program. Program, który też jednoczy nas w działaniu, jeżeli chodzi o samorządy. Bo my po prostu tam, gdzie nie łączymy punktów strategicznych, to łączymy oczywiście wkład własny. I za to w tym programie otrzymujemy duże ilości punktów. Także cieszymy się z tego odcinka i w połączeniu z innymi programami naprawdę trochę tych dróg robimy. Podobnego zdania jest Jan Skindzier, wójt gminy Sejny. Dużą zaletą podpisanej właśnie umowy jest to, że bardzo szybko będą jej efekty, czyli gotowe drogi, dodaje. To jest umowa bardzo korzystna dla gminy, dlatego że złożenie wniosku w miesiącu wrześniu ubiegłego roku skutkuje tym, że w tej chwili pozostało już tylko położyć asfalt. Ludzie widzą, ludzie się integrują, ludzie widzą, że władza daje pieniądze, co jest bardzo pożyteczne, skuteczne i rokuje dobrą przyszłość. Na zakończenie wizyty w Sejnach wojewoda odwiedził miejscowy szpital.